To co dzisiaj? Dzisiaj poszukujemy w takim razie... A ty robiłeś początek już? Tak. A, Jezus Maria, nie zdąży... Nie przywitałem się jeszcze. Dobra. Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, słuchajcie, dzisiaj ze mną jest... Husiałek, cześć. Tak jest, Husiałek. Nie wiem dlaczego, ale bąki za tym lecą, takie bańki. A bo ja wiesz, mam jakiś amulet. Świetnie. O. Świetnie, no dobra, super, widzisz? No znowu... No już noc. Mam jakiś amulet na... Ej, jaśniej jest. Miners. Jak jest jaśniej? No jest jaśniej niż wcześniej. No zobacz. Widzisz to teraz? Ja, ale popatrz na niebo, jeszcze jest jasno. A faktycznie. Zaraz jak ciemnieje to... A faktycznie, niebo teraz ciemnieje i... Dobra. Ja to pierdzielę. Dobra, zmieniam zdanie. Wychodzę. Nie. No właśnie, mamy żelazo? Mamy dzisiaj żelazo. Może by je przepalić sobie te drzwi, nie? Dodajmy jeszcze taką jedną rzecz. Tutaj troszkę się pozmieniało, była aktualizacja szybka naszych modyfikacji, naszych modów. Stąd teraz nie ma żadnego ściemniania, jest ciemno, koniec, nic nie widać. Otwórz sobie tą. Nawet w maksymalnym rozjaśnieniu ekranu, co? Co otworzyć? Zassałeś sakiewkę. Otwórz sobie ją, tam jest mieczyk. Aha. I jakiś amulet, to sobie amulet załóż. Czekaj, tak, dokładnie jesteśmy po aktualizacji paczki. I odnosząc się do pytań, czy udostępnili paczkę z serii. Ja myślę, że pewnie udostępnimy, ale tutaj bym się skłaniał do tego, ku waszej aktywności i tak dalej, więc... Tak jest. No wiecie, o co chodzi. Jakaś łapka w górę, komentarz. Tak jest, myślę, że to też bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. Dokładnie. Jak będziemy widzieć z Pawłem, że faktycznie lajkują, komentują, to wtedy pewnie tą paczuszkę wam udostępnimy szybciej. Amulet życia zakładasz? To właśnie zastanawiam się, jak jesteś w ekwipunku, no, nie? To masz to. Nad swoją postacią masz takie kółeczko. Bow bless będzie pisać. A, dobra. To kółeczko. No tam właśnie klikam, ale niestety. Dobra, już okej. Okay. Wszystko jasne. Okej. Okay. Dobra, jeszcze tylko zostawię to, co A ja mam, wiesz co? Ja mam... Masz dziwne spodnie, wiesz? Ale popatrzcie. Popatrz. Tak? No, pokaż. Przywdziej sobie te spodnie na chwilę i zobacz. Czemu różowe są? No nie wiem, są różowe, ale wyjdź teraz na zewnątrz. Wow! Właśnie. Cheater. Night Vision. Chyba tylko ten Night Vision się nam sprawdzi. Dobra, już się w takim razie oddaję. Czekaj, widzenie w ciemności 12, 11 sekund i tak dalej. No a jak masz je cały czas w górę, to są, wiesz, nieograniczony dostęp. Super. Ja myślę, wiesz, że pasowałoby takie... takie spodenki dla ciebie też przyodzieć, nie? Przywdziać. Tak, no bo tak naprawdę przy takim w tym to już jest spoko, luzik. No ja nic nie widzę, faktycznie jest ogromna różnica. No ja widzę, normalnie sobie mogę o tym dyn. Ja muszę świecić pochodnią, bo ja kompletnie nic nie widzę. Ja widzę na kilka kratek do przodu. No ja już jestem sobie tutaj. Jest kilka kratek do przodu już ten. Także wiesz co, jak ty masz te spodnie w takim razie, to ty może mi mów, czy gdzieś coś nadchodzi, wiesz, bo ty widzisz z daleka. Czekaj, bo jest, muszę być koło ciebie. To zaraz koło ciebie idzie teraz, idzie. Widzę. Ja nic nie widzę. Dobra, zabiłem. I właśnie, to jest problem teraz taki, że jak ja muszę walczyć, to ja muszę... Tak, ale ja muszę pochodni schować, wiesz? No dobra. Więc właśnie może się przespać, bo ja kompletnie nie jestem w stanie grać teraz. Chodźmy się przespać i może poszukamy sobie miejscówki na pierwszy, na jakiś większy domek, nie? Chodźmy się przespać. Tak, chodźmy się to przespać, tak. Zamknij drzwi. To nie Tesco. Ani żaden Carrefour. W tramwaju też nie mieszkamy, także wiesz. I co? I pasowałoby nam ogarnąć jakąś miejscówkę na domek, nie? Tak jest, myślę, że znajdziemy sobie po prostu jakąś miejscówkę fajną. Zbudujemy własny domek. Ten akurat też jest fajny w miarę, bo to tam coś wchodzi za drzewami. No to pewnie jakiś Indianin. Nie, właśnie jakiś większy taki, wiesz? Troszeczkę szkielator. No to może jakiś, dorosły. Wiesz, wódz plemienia albo coś. Tomahawk. Tomahawk, tak jest. Gdzie idziemy? W którym kierunku? Wiesz co, ja idę za tobą na razie. Wydaje mi się, że to jest świetne rozwiązanie. O, patrz, będzie hajs. Okej.
Dobra, to czekaj, idzie. Sprawdzę, czy z YouTube'a. No. Wątpię. Za 7 monet tylko. A to pewnie wiesz, za kilka wyświetleń to było, nie? A, no to na pewno. Kilka pierwszych wyświetleń ci się sypnęło właśnie, widzisz? O, coś zebrałeś. Co to jest właśnie z tych owiec leczy? Dźwięk taki. I co, masz teraz owce zabiją? Coś brutalny. Ale powiem, że on jest z tych, których leci żarcie. Cukierki, o, i sakiewki lecą, ty, kurka, sakiewki lecą też z owiec. A ty w sakiewkach znalazłeś te spodenki, czy jak, bo teraz nie wiem. Tak. I wiesz co, popatrzcie, teraz mam hełm. Ej, coś mi tutaj... Tego, czekaj, bo tu jeszcze miałem gdzieś... Jaki brzydki dźwięk tu jest, dobra, ja wychodzę stąd, idę dalej. Ej, coś tam jest. Mam totem jeszcze... tu jest. Ej, świnia idzie, znaczy Jezus, odwróć się. To nie Jezus, ani świnia. Ale bierz go, no, mówię, no, co ty mi... Co ja mam sam mówić? Ten dźwięk, Jezus, on jest taki... Przerażający taki dreszcze, nie, od razu. Jaki totem? No idź tutaj do przodu i zobacz tu w górę. Tutaj, no, o, widzisz? To pewnie z tego, tam kraftowy. A tak, to. O, jeszcze jeden, a! Gdzie? No właśnie słyszałem dźwięk, tylko nie wiedziałem, czy to jest związane właśnie... Sakiewka kolejna. Z tym totemem, czy... Te sakiewki są naprawdę rewelacyjne. Czyli nie ma co tylko walczyć. Obsydian totem, widzisz? A to jest z tego, z Town Craftu. Coś tam skakało mi, ale nie wiem, czy to nie była owca, czy to było coś innego. Kurde, jakie... Ale patrz, jakie mam wydzianeczko. Muszę zobaczyć. Jakąś sukienkę ubrałem. Ja pierdykam. No coś tam znalazłem też, ale powiem ci szczerze, niewiele. Kurde, kłaczek. Zabędę sobie musieli jak... A czekaj, nie wiem, ja chyba mam plecak, ale kurde, nie pamiętam, jak się wchodziło do tego plecaka. Owca się na ciebie patrzy. A po czego lewej. Chcę? Nie wiem, po lewej twojej, po twojej lewej. Pewnie pieniędzy. Mam też tam zbrójkę dla konia i to nawet diamondową. Zbroję na konia masz, mówisz? No fajnie. Dokładnie. Ej, słyszę ten dźwięk. Ja też. Uważaj, ja po lewej, tutaj za drzewami. Czy to temie? Ale dobrze, przynajmniej jest informacja, nie? Taka. Potrzebujesz życie? To jest praktycznie jak CS, wiesz? Musisz mieć słuchawki dobre, musisz nasłuchiwać, z której strony nadchodzi, wiesz? Bo to nie ma innego wyjścia. Ciężka sprawa. Idziemy dalej, myślę, że... Tylko wiesz, ajajaj. Jedna rzecz, mamy tam bardzo dużo rzeczy teraz w tym naszym domu. Ale wiesz co? Tam po prawej mamy jakiś dungeon na mapie. A tutaj coś też jest. W rogu. Może tam byśmy się przeszli, zobaczymy. Gdzie w rogu? Dobra, prowadź może. Znaczy, czy... Przed nami po prawej, tak? Coś jest? Tak. Znaczy, po tak bardziej na lewo. Myślałem, że bardziej bliżej plaży może coś zrobić, wiesz, tak, żeby do wody mu coś jest. No, koło plaży też może. No, a czy w sumie to nawet tamtędy fajnie wyjdziemy, chodź. No właśnie, mam, tak mi się wydaje. Czekaj, w Handling Fungi to jest? Czy co to jest? Chwilka, czekaj. O. Widzisz to tutaj? Tak, widzę. Takie dwa mieczyki tu są. Mhm. To wydaje mi się, że to będzie... To jest ten koleś chyba, znowu grzyb, tak, wiesz? To jest ten grzyb, dokładnie. To ten grzyb, żeby go zabić... No. To teraz, żeby go zabić, musimy mieć odpowiedni skill. Mhm. To jest ten grzybek, przy którym ktoś powiedział, że piszczam jak dziewczynka. Nieprawda, nie zgadzam się. Piszczam jak dziewczynka. No nie, no delikatnie tam się zestresowałem, ale to nie był pisk przecież jeszcze. Do pisku tam jeszcze daleko. Jeszcze. A kurka, wpadłem. O, dobrze. Wykrawasz swoją maczetą. Znaczy, właściwie bloczkiem wełny, ale... Ale to nie jest, to zajmę się macieta. Jest. Iść pierwszy. Co to jest? Nie wiem, to źle. Źle na plazma jakaś, wiesz? Nie? To ty, idzie, idzie. Co to jest? Fuck, to idzie na mnie chyba. Pojęcie, co to jest? Ale to nic się robi. O. To mnie przelatuje. Przeleciało cię? No. Glistening Pixon. Glistening Pixon. A jak to uderzysz? No.
Blistering Pixel, nic się nie dzieje. Ale trochę zdrowie mu spadło. Albo już tyle miał. Pół tego serduszka. I co to jest? To jest twoje życie. To jest jakiś most? Czy... Ty słyszysz co? Czy tak charczy? Tam na dole. Yeti chyba idzie, wiesz? Albo ten, kurde... Nie, bo to widzę jakieś takie chyba pozostałość. Ty, a tam patrz, widzisz to? No tak, widzę jakiś domeczek jakiś taki fajny. Ty, to za nami cały czas idzie, te zielone. Nie gadaj. No? No faktycznie, a to może jakieś przyjazne jest. O, widzisz domofon? Domofon, kurde, tak jest. Za dwóch. Dobrze, to poczekam. Więc wiesz co, tak spójrz sobie na dół, jak tu jestem. Tam, widzisz? No. Tam na dole co idzie? Jeszcze nie. Okej, okay, jest. Zobacz, widzisz co tu jest? Tak ryczy tak trochę. O to, co to? No właśnie nie wiem co to jest. Chciałem, żeby pierwszy strzelał. To wydaje mi się, że to jest Yeti. No w sumie ta kawę. Dwóch ich jest. Nawet. Taki dziwny, nie? Nie musiał zabić świnkę. No i zabij. Masz, otwieraj. Ja idę tego. Ty patrz. Dobra, ja otwieram sobie, a ty... Idę go spróbować pocisnąć. Uwie! Mocny? No... What the fuck? Spalone skrzydło dostałem. E? I brązowy pixaks. Ej? Co? Bo mi się coś zepsuło. Znaczy, co masz? To znaczy, że jak go zabiłem, to mam taką... Mhm. Co czy masz? U ciebie też jest mgła? Nie. No to u mnie jest... O, już puściłam go. Bo normalnie biało, chodź anime... sobie. Chodź, widzę. Chodź. What the? Ja jesteś niewidzialny. What? No jesteś niewidzialny. Jak zdejmiesz zbroję, to jesteś niewidzialny. Ale ty, czekaj, bo... No ja nie widzę cię, ja widzę tylko twoją zbroję. Ani rączki nie masz, ani ale nóżki. Ale faktycznie mam invisibility. Co za kolo, no? A nie masz tutaj mgły żadnej? No nie, no ty masz mgłę, bo jesteś niewidzialny prawdopodobniej. O, okej, teraz dobra, cię widzę. Chodź. Co ty tu robisz? Bo tu widziałem... Co ty robisz, no masakra? Haksy, mówiłem, że haksy. Ale kurde, wiesz co to mi się stało po... Zobacz, weź sobie nie? Go dziabli. Za tobą. No dziabnam sobie go. I co? I tyle. Ty, ja znowu się zrobiłem niewidzialny. No? No fuck! Może on cię uderzył? Uderzył może. Cię? Tak, uderzył mnie, no. No, a mnie nie uderzył, więc podejrzewam, że on po prostu, wiesz, tak gdzie gnie, to jesteś niewidzialny. A widzisz, dobre. Nos się zbliża. No właśnie widzę i trzeba... A ja jestem niewidzialny. Dobra, czekaj, bo ja widzę tylko taką mgłę i... Dobra. A nic okay, nie widzisz, w sensie? Już... O, fuck. Ty masz... Chodź może tędy. Dobra, to ty musisz mnie bronić, bo ty widzisz wszystko. Masz spodenki i tak. Oh shit, ale wiesz co, nie mam właśnie tych spodenek teraz ubranych. No, jak mogłeś nie ubrać? Ubierz je, bo nic nie już sobie ubiorę. Gdzieś tu jest... Słuchaj, Yeti gdzieś idzie. Bo słyszę, jak mruczy. To jest ten sam, no. Ale wiesz co, tam... Ja wbił teraz tam do tych. Tam do tego? No, tam to jest łóżko widziałem, więc może by się nawet tam kimnął. Tylko nie wiem, jak my będziemy... Jak my będziemy egzystować w tym... Ja potrzebuję na pewno światła, wiesz, bo bez światła nie jestem w stanie nic zobaczyć. Jak wyłączę latarenkę, to jest ciemno. Wow. Co? Co widzisz? Dyrta. O. Tylko nie zabieraj go mi. O, parzyli łóżek tu jest. No właśnie. Może by się właśnie kimnął. Nie będziemy musieli na wspólnym, wiesz. O, Jezus! Dobra. O, fuck it. Wilk. Wpadłem tutaj. Czekaj, ja go zerżnę tutaj. Mieczem. Jezus! Wpadłem tutaj. A wilk za... Nie wiem, to co to nawet było, ale... Nie, ja idę na górę. Ja się wspinam po lianach. Jestem na samej górze, na samym szczycie. Uciekłem. Aha, dobra.
Ja w uciekaniu jestem. Ja w uciekaniu jestem naprawdę dobry, wiesz? No właśnie widzę. O, dobra. Dobra, też jestem. No, widzę, to był jakiś hotel chyba, wiesz? Wiesz co, no chyba. No co, tam jest jakaś drobinka, tam jest jakieś łóżko. Wszędzie łóżka są, wiesz? I wydaje mi się, że moglibyśmy się tu kimnąć przynajmniej na chwilę. Też tak właśnie myślę. Tylko tu jest jedno łóżeczko. To ja pójdę w drugą stronę. Jeżeli trafię. Czekaj, ja muszę się rozpomnieć. Dobra, próbuję, jak będziesz tam. O, ledwo, ale weszły. Pajęczyny, zgniłe mięso sobie wezmę, może się przydać. No właśnie jest zgniłe mięso, dużo zgniłego mięsa. Dobra, to co, kładziesz kimam? Się? Kimam, no. Ładę, kładę, okej. Potwory są w pobliżu, nie mogę się położyć, a ty? Ja mogę leżeć. Leżę i czekam na ciebie. Czekaj. Jakkolwiek to brzmi, leżę i czekam na ciebie. Wiesz co, to ja nie wiem. Masz szczęście, że mam 18 lat. Skończone. Jezus, świnia! Jezus. O mój Boże, czekaj, tutaj jest jakiś łoś. Dobra. Łoś tu był, wiesz? I nie mogłem się położyć. O, no to okej. Dobra, matka boska, dobra. Dobra, położyłem się, leżę już. Dobra, ja też leżę. Dobra. No to będzie dzień. Straszna rzeźnia tutaj jest w tej grze, naprawdę. O, jest dzień. Ja się nie mogłem położyć tam na dole, wiesz, po prostu siedziałem jakiś stwór. Ten łoś cały. Ale wiesz co, tak patrząc... Możemy to odbudować i zrobić własnym. No tutaj... też by się dało. Też można odbudować to tak naprawdę i zrobić z tego ten... Domek. Nasz domek, nie? I nawet nie wiem, czy to nie byłby taki głupi pomysł. No w sumie. Znaczy, czy nie byłby to dobry pomysł? No, a może niech widzowie zdecydują, czy mamy... Tak jest, czy mamy tutaj odbudować tą ruinę i zrobić sobie swój własny pałacyk, mniejszy bądź większy, czy też mamy budować coś nowego? Ładnie. Chociaż z drugiej strony teraz tak patrzę na wielkość tego i zaczynam się przerażać, zaczynam się bać. No, jest mega się duże. To jest mega wielkie. Do mnie idzie właśnie, a nie wiem, czy wejdzie tutaj, bo to jest dość wysoko, ten smok cały. Hello. Tam jeszcze coś jest. Aha, tam, no dole. Czekaj, teraz patrzę na północ czy na południe. Wiesz co, ja zobaczyłem jeszcze na mapkę. O, tu jesteś, skąd się wziąłeś? Tam przed, nami, widzisz? Tam jest taki jakiś... jakaś fortyfikacja się zaczyna. Taka... Tam po taka drugiej wieża. Stronie aby? No, po drugiej stronie właśnie. No, widzę. Jakaś wieża tam jest najprawdopodobniej. Po u góry, nie? Tak. W górnej części mapy. Tak, dobra, tak, to może chodźmy tam jeszcze, zobaczymy, prowadź. Ja? Jak tu zejść teraz? No. Czekaj, jest tu gdzieś zejście, woda albo cokolwiek? Tędy wszedłeś. Ja myślę, że... Tam jest smok. Wszedłem tu. Ty! Co? Coś się ze mną dzieje, nie tak. Ty czekaj, ale być może jakiś amulet mi to tak, wiesz, ostrzega. A co te dźwięki? Nie, wiesz co, odnośnie tego zanikania, może ja po prostu zanikam specjalnie przy mobach, bo ten amulet mnie ochrania. Ja spróbuję sobie ściągnąć te amulety. Dobra, teraz walczę z tym smokiem. Zobaczę. Oh, udało się. Paweł dorwał smoka. Czekaj, mam zieloną torebkę, może będę miał coś w torebce. Masz zieloną torebkę. Taka ekskluzywna. Titler scroll. Dobra, nie wiem co to jest, ale niech będzie. Czekaj, to gdzie był ten? W którym kierunku mam iść? Tamten chyba, nie? Jeszcze jedną torebkę mam. O, żelazne obuwie, czaszka szkieleta, jakaś głowa i papier. Dobra. O, no tam. Matka, dobra, idziemy. Zobaczmy co tam będzie. Ale wiesz co, jakby tak patrząc na to... Gdzie by tu znaleźć jakąś fajną miejscówkę na domek, to tak smok, naprawdę... Smok? Prawa? Twoja prawa, smok? Nie, zaraz się to będzie niewidzialne. To albo jakieś moje wdzianko któreś. Najprawdopodobniej, bo ty od razu się zrobiłeś niewidzialny. A, tak, dobra, mam. Obsessor Diamond Pants. Czyli co, diamentowe majtki? Co? Health Boost, 2,5 serduszka i... Invisibility after taking damage 30 sekund. A widzisz, jakby ktoś patnie, to. To się chowa. A faktycznie mam jeszcze ten na życiu, mam takie. Robi mi się pomarańczowe. No też mam właśnie pomarańczowe, to jest dodatkowe życie, wiesz?
Tak, dokładnie. Fajna sprawa, bardzo mi się to podoba. Tylko ja akurat to życie znaczy, mam tak przez zbroję. My tak naprawdę poznajemy tą paczkę dopiero przez tak. kolejne odcinki, to my jeszcze poznajemy, także żeby ludzie nie mieli za złe, że ale mało chusiak robicie, że nie budujecie nic i tak dalej, ale no wiecie, no trzeba poznać. Chodźmy tam. Tutaj, tędy, bo tam coś jest. Ale nie wiem, co to jest. To naprawdę dziwnie wygląda. Gdzie ty jesteś? O, tam. Ja myślę, że ta mysza będzie tańczyć makarynę. Ale to nie jest mniejsza, to jest jeden. No właśnie widzę. Teraz ze skrzydłami chyba, nie wiem, czy to jest jakiś gryf, czy jak. O, dobrze skoczyłem, idealnie, naprawdę. Ale wiesz co, widzę, że nie mamy jakiegoś skilla. Bo mamy tak, widzę, tak mieczyki. I mamy coś przekreślonego, tak widzisz, takim czerwonym X-em, czyli brakuje nam jakiegoś skilla, żebyśmy mogli to coś zabić. Mówisz? Czekaj, gdzie ty to masz, czekaj. Możemy tam podejść bliżej, bo to raczej nie powinno nas jakoś specjalnie atakować chyba. Myślisz? Dobra, zobaczymy. Tak mi się wydaje, no. Wiesz? Gdzie jesteś? Hello? No już idę. No chciałem, żebyś pierwszy poszedł, wiesz, bo to powiesz mi jak było. Chciałem, żeby pierwszy poszedł, no tak. Chciałem, że powiesz, jak było. Się rzuci na mnie, poleci na mnie, jeszcze to ma skrzydło, to cholera wie. Może to jeszcze latać. Hello, ale ktoś robi niewidzialny, co? Jak żółwik dosłownie, chowasz główkę, no. Jak tak możesz? Gdzie, muszę wskoczyć jest? Sobie tutaj gdzieś. Chyba, że to lata faktycznie. Ale to nie, no. Gdzie to jest? I Paweł zaraz znajdzie. Ty, no stalaktyty i stalagmity. No. Ale jazda. A to jest? Zróbmy program geologiczny. Co to jest? Uskrowusil? Dostałeś jakąś wiadomość, że... No, jakiś gracz z Dino. Że jakiś gracz z Dino. W grze. Zapraszałeś kogoś, o kim nie wiem? Nie. No właśnie, czekaj. O, tu jest właśnie ten. A co to jest w ogóle to? Bone pill. O mój Boże. Kość wypada. O Jezus! Jezus Maria! To nie Jezus, ani Maria. Cyklop. Cyk. Nie, bo tak cyk, się wsłuchuje, tak patrzy. Coś tu jest i nagle wiesz tak. To się wydarzenie. Jezus. Ja pierdykam. Dwa cyklopy. Fuck. Oho. Ja pierdykam. Ale to mnie spuszyło. Ja. Ja też właśnie. Ja myślałem, że gdzieś ciebie będę miał zobaczyć. Dwóch mi wychodzi nagle. Tam u góry byli chyba, nie? Tak. I góry się dzieli. Faktycznie coś tu jest. Dobra, to wiesz jest co, tam u góry coś jeszcze jest, ja widzisz? Znam. U góry po prawej. Tam u góry coś stoi, widzisz? Takie śmieszne. Lodowe ludki. Ty widzę, ale tego będziemy mogli chyba zabić. Bo widzisz, one mają tylko... Co mają tylko? Mają tylko te mieczy, tak naprawdę, więc teoretycznie można je pocisnąć. Ale spróbujemy. Mają dwa mieczyki. Jeden. Tak, to w zasadzie wystarcza. No dobra, okej. Ja bym ich tu pocisnął, zobaczymy, no. Dobra, ja ubezpieczam tyły. Ryzyk, fizyk. Dobra, ja kryję mida. I to znaczy, ja sobie narobię, którym tam do niego wejść. Grałeś w CS-a też coś? Wiesz co, mało co. Jakoś, wiesz co, nie porwał mnie CS. Znaczy, mnie też nie porwał, bardziej Battlefield, jakby nie było. O! Co, już nie żyjesz? Jeszcze żyję. A, bo ja zacząłem uciekać, tak. A, chodź tu do mnie, misiu. O Jezus, on strzela! Czy ty jesteś? A tu jest. Ty, on strzela! Ubiłem go. Ty widziałeś to? Tak... No właśnie widziałem, też dostałem tego strzała, że poleciałem, nie? I tak patrzę właśnie, o jaki fajny, nie? Chodź tu do mnie bliżej. A tu taka rakieta leci. Ale wiesz co, w sumie prawie, że nic takiego nie daje. Co dostałeś? Nic nie dostałeś? W sumie to nic. Aha, dostałem teraz doświadczenie. Nie, dziękuję za nich, nie, sorry, nie. Ale co, nie chcę. Ej, tam ktoś stoi. Właściwie widzę i pasowałoby tam ogólnie dojść do... Ty, ale to jest jakieś przyjazny, bym powiedział, patrz jak on wygląda. No ty też wyglądasz przyjaźnie, a zabijasz wszystko wokół. Sorry, no. Czekaj, bo my jesteśmy gdzie? Dobra, na razie jeszcze orientację jakąś tu mam w terenie, może. Ja idę do niego, do tego misia. No, to ja też. A ty z jakiejś dziury wychodzisz.
Tak, mam nadzieję, że tutaj, dobra. Dobra. Poczekaj, się zaraz rzuci teraz. Idź pierwszy. Czekaj. Ty, on jest blond, ma blond włosy. Właśnie widzę. On wygląda jak Irlandczyk. Patrz, tam jest usiek. O, patrz, jakiś taki... Nie ruszę się, nie? Halo? Dzień dobry. Lottoman. Szpana. Lottoman. Podaj 6 cyfr. Na dzisiejsze losowanie. Ty patrz! Faktycznie. Co? Silver coin i dajesz... Gembag. Nie mam silver coinów. Za 5... Za 5 coinów... Czekaj, gold coin. To ja ubezpieczam tyły w takim razie, jak ty tam się bawisz. Ale czekaj, bo on ma jakieś inne coiny. No to są z Crafta, to jakieś... Za 5 gold coinów mamy Magic Ripa, Repair Dust. Mm-hmm. Albo Shiny Box. Dostajesz 3 randomowe chyba jakieś rzeczy. Albo ingots. Tak, chyba te sztabki. Tak, to jest jakiś przyjazny gostek, który... No faktycznie, coś tutaj... Jakby nie patrzeć... Czekaj, gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tu. Słyszę jakieś brzydkie dźwięki i widzę, że chyba noc się zbliża, ale mi się tylko wydaje. To chodźmy może tędy, bo tam mamy jakąś tą... Nadchodzę. Jakąś fortecę. Widzisz, tu się coś pali, jakiś ogień. Mhm. Słyszysz te dźwięki brzydkie? Takie... No właśnie słyszałem, takie... Tak, dokładnie. Za tobą! Coś skacze, ale zbugował się. Mały cyklop. A, to cyklopek. Cyklopik. Oh shit. To co lubię. I like dobra, it. Mam już o, tu ten. Jest jakaś fortecja jeszcze, albo cmentarz. No właśnie, pasuje tutaj luknąć, co tu jest w ogóle. Muszę włączyć zapałkę. Cmentarz. Cmentarz, nie? Chyba. Mhm. Tak mi się też właśnie kojarzyło, takie... Tak, tam jest skrzynka. Niestety nie widzę, ja nie mam tych spodanek. Ja nie mam tych spodanek. O, Taumimi... O, tu jesteś, no. Taumimikon. Czekaj, coś tu jest jeszcze, jakaś dziura. Hello? Gdzie masz dziurę? Starwell Core. Ciekawe, czy Pentium. Dwurdzeniówka pisze. Tu jestem. Gdzie jesteś? Jestem na cmentarzu. Co ty robisz na cmentarzu? I jest tak. Jest jakiś czerwony proszek na samej górze. Jest czerwona pochodnia w środku i skrzynka, więc podejrzewam, że to może być jakieś mechanizm. Podejrzane. Widzisz? Tam jest u góry, tu jest ten. Ty to widziałeś? Nie, co? Patrz. What? To nic nie widziałem. Patrz, tam w wodzie. Czy ty to widzisz? Coś spadło z nieba. No. I teraz tam się kolebocze. Faktycznie. Spadająca gwiazdka jakby, nie? Tylko wiesz co, ja mam tutaj pochodnie, także ledwo co widzę. Ja myślałem, że coś leży. Jezus, moja dobra. Okay. Co? Co się stało się? Twój miecz mi wszedł na ekran, wiesz, tak zbugowało go na trochę. Ja myślałem, że cyklop nam najdzie, wiesz. Czekaj, idę to sprawdzić, co to tam jest dokładnie. I mam jeszcze Paweł, ten. Nie graj w horror. Nie graj w horror, to nie dla ciebie. Zostań przy Simsach. Wiesz co się dzieje za tobą? Pryszczaty ten. Zombie. Widzę. Ale tam jeszcze coś widzę. Widzę tutaj. Jakiegoś takiego, nie wiem, co to jest. Co to jest? Pszczoła czy co? To patrz. Widzisz to? Leci do mnie. Ej, faktycznie. Ale śmiesznie pika. No. Ej, to za nami jeszcze. Dobra, ja muszę zapalić, ja nic nie widzę. Ale palenie szkodzi. Nie szkodzi. Czekaj, coś żółtego tu biega jeszcze. Pszczółka. A to jest latająca pszczółka, no i Indianie zaraz za tobą. Dobra, możesz go wziąć, bo ja nic nie widzę już. Jedę w ciemno po prostu, wiesz. Ale wiesz co, już tego nie ma tutaj, tego spadającego czegoś. Ale weź tego żółtego. Już biorę tego żółtego. On strzela do mnie. Ja go widzę trochę w ciemności, także, że jakieś strzały lecą. I są zombie. O kurde, tu mamy bardzo fajną rzecz. Ty, ale on duży jest. Widzę. Duży prosiaczek. Duży. Prosiaczek, dobra, dead body.
Ale patrz, okay. Widzisz to no, tu? No. No właśnie o tym mówię, że tu jest jakiś core. Czy, ciekawe, czy dwurdzeniówka, nie? Gdzieś tu ząbek nadchodzi jeszcze. Co to było? Bo można wejść w to kółeczko, no. Czy ten kwadracik, mhm. I kliknąć prawym. Ups. Oddaj mi pochodnie. Hej. Prawym. Fajne. Tylko uważaj, bo za którymś razem wiem, że to wrzuca do góry. Palisz się. O! Spadło. Czekaj, biegnę. Chodźmy tam, zobaczmy, spadająca gwiazdka. No właśnie, coś to takiego dziwnego, ale wiesz co, tam najlepsze to, że znikło zaraz. Chodźmy tam szybko, zobaczmy, może tam będzie. Jest na drzewie. Po prawej jest świnka. To nawet już tak wypalało. Ale ładnie dźwięk ładnie jest. Ładnie gra, nie? Zapałeś gwiazdkę. My god. Co to masz? Tak nie natchnęło mnie. Nie, jakiś achievement, tylko że stars, coś tam. No to fajnie, okej, okay, dobra. To myślałem. Łapacz gwiazdek, achievement. Zobacz gwiazdkę. Jakieś życzenie? Czekaj. No? Mam Stardust. I mam Star Peace. Masz, weź sobie jedną patch. Czekaj, coś tu chyba do nas się zbliża powoli. Band 3 X Level Infuse. Coś tam, mogę to zjeść albo coś? Nie, nic nie mogę zrobić. Może to po prostu trzeba trzymać w mapie. Trzymać przy sobie, to wtedy jakoś expa będzie się dostawać szybciej. O, dziwne. Dobra. Czekaj, mamy tutaj zapałkę. Czuję się jak w amnezji dosłownie. Amnezji. Ja o tyle dobrze wiem, że... No ty masz spodnie. Znaczy, faktycznie, ja nie mam w ogóle spodni. Ale to nie znaczy, że chodzę goły. Jeszcze zobaczę, co będzie tutaj w tym. A ty masz spodnie teraz. Nie mam spodni. Ale masz moje. Dobra. Rozglądaj się. Czekaj. Wow. Co to, gdzie ty jesteś? A, tu. Tu. Jarasz się tym, mówisz. Co to było? O! Gwiazdka leci. Gdzie? Tam gdzieś poleciała. Gdzie ona jest? Ale... Ja teraz mam rozjaśniony ekran cały i nie widzę kompletnie tych jasnych. Wiesz co tam... Znaczy nie wiem, ja nie widzę właśnie... Jeszcze nie spodziewałem się, że jest aż tak... ciemno. No tu jest tak ciemno, po prostu bez tych spodni to nie da się w ogóle nic zobaczyć. Dlatego muszę chodzić, wiesz, sakra. Z zapałką muszę chodzić, z pochodnią i szukać, nie? No ja właśnie teraz... ja idę za tobą. Nie wiem, weź może tu w środek gdzieś. Może gdzieś tutaj poleciało, tak mi się wydaje. Co to jest jabłko? A nie, Sherry, okej. Okay. Sherry, lady. Dokładnie. My chyba teraz wracamy, coś czuję, wiesz? Bo czekaj, tam jest chyba ten domek. Nie, uważaj, tu jest ten, lawa. Ale lawę chyba zobaczysz, nie? Ona tak świecąca jest tak troszeczkę, by nie było. Oh, shit. Okej, okay, spoko. Biorę go na siebie. Czego brakuje? No. Brakuje mi, kurde, latarki takiej, wiesz, na hełm. A czekaj. Latarki na hełm. Przecież... Co? Żartujesz. Przecież... Masz drewna? O, czekaj, zombiak. Drewna masz wokół siebie bardzo dużo, bo jesteśmy w lesie. Chciałem zwrócić uwagę. W sumie. Przecież... Ja mam... Okej, okay, no. Ja mam... To sobie crafting zrobimy, okej. Okay. Rzemieślnictwo, osiągnięcie. Tak, a ja. Pięknie. I zrobię sobie... Uważaj, twoje plecy. To. Wow, uderzyłeś mnie. Jak mogłeś. Zombiaku, to wściekł jeden. Ty, no... Co? Daję hełm, No bo złoty hełm świeci. Aha, no dobra, okej. Okay. Nieźle. Dobra, czy ja stanę? A ty miałeś jakiś hełm, czy nie miałeś żadnego hełmu? Wiesz co, no... Pieniążki miałem. Miałem. Tylko... Tylko nie świecił, nie? To wiadomo. Tylko nie świecił, bo to był z...
brązu. Cyklop tam chodzi, widzę. Bierzemy cyklopa? Można go wziąć? Tylko czekaj, jeszcze to wrzucam. Ten, że podszedł. A jeszcze co tu jest? A, tu są badziewnie rzeczy. A wow, uderzyłeś mnie. To za ham. Reszta jest badziewna. Ham i prostak normalnie mi uderzył jakiś. Uważaj, ten z tyłu za tobą wybuchnie. Jak mu się nazywa? Creeper. Creeper, właśnie. Kabom. Allah Akbar. Ja wiesz, z emocji zapomniałem, jak się nazywa, nie? Wiesz, uważaj, z tyłu ten, no, taki, co wybucha, no. Dokładnie. Okej. Okay. What? The ancient unrest is over for now. Co? No właśnie. Mityczny coś tam jest skończony na chwilę obecną, tak? Ty, ale... Ale co to jest unrest? Co to jest? Jest noc, czy jest jasno, czy jest ciemno? Jak to jest? Jasno jest. Jasno jest? Dobra, okej. Okay. No, dzień się robi. Czy to by była jakaś mityczna noc, czy coś takiego? No możliwe, że to jest jakaś specjalna noc to była. A, możliwe, bo patrz, gwiazdy spadały, nie? No, w sumie tak. W sumie? Tam jest coś, to było... To jest co innego, tego jeszcze nie tak, widziałem. Jest... Nie, tego właśnie faktycznie. To wygląda jak smok, tylko że taki mały. Ale... Taki dziwny dźwięk wydaje. Jak robaczek, nie? No. Oj, a ja już nie mam miejsca praktycznie, muszę się ten wypróżnić za przeproszeniem. Dobra, a to masz jeszcze plecak, otwórz sobie. Chyba masz ten gdzieś śpiwór. To prawym i masz zawsze jakieś miejsce do tego. Na rzeczy. Prawym, mówisz? Mhm. A, tutaj tak wrzucać do tego? No, ja sobie właśnie wrzucam. A, w sumie rację, dobra, okej. Okay. Fajne ułatwienie. No dużo śmieci mam tak naprawdę, ale chcę to... Później na spokojnie tak naprawdę wszystko przeszukać. Mam jakiś Ring of the Protection. I sprawdzić, co jest ważne, a co nie. Jakbyś mógł tam osłaniać, bo teraz kompletnie nic nie widzę. Nie, ale co wiesz, nie musisz stawiać tego plecaka. Wystarczy, że po prostu masz go w ręce, jak widzisz prawym. Jak coś. No dobra, okej. Okay. Nie wiem, czy robimy tutaj kończenie odcinka, bo mamy 40 minut. Jezus Maria, czemu nic nie mówisz? No to dopiero teraz zobaczyłem. Ale jazda. Dobra. Ej, co to jest? To masz? Nie wiem, bo ściągnąłem kilka rzeczy. I mam... Rain Wigło, coś tam, Gold Boots. Heals for half heart. Aha, leczy pół życia. 10 sekund, coś tam. Dobra, okej, okay, no to będzie mi... Dobra, super sprawa. Dobra. Ja w takim razie... Okej, okay, będziemy się tutaj kończyć faktycznie. Ja myślę, tylko... że w przyszłym odcinku... W przyszłym odcinku w końcu wybudujemy ten... Znaczy miejscówkę i ten domek, nie? No tak, no tylko tak jak mówię. Tak mówiliśmy wcześniej, że warto byłoby, aby widzowie zadecydowali, czy odbudowujemy tak naprawdę tą fortecę, czy budujemy coś własnego, kreatywnie. Dokładnie. Wydaje mi się, że może kreatywnie będzie szybciej i lepiej nawet, bo zrobimy coś własnego, a tak będziemy przez chyba najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt odcinków budowali, odbudowywali tą fortecę, bo ona jest ogromna po prostu. No. Także zdobycie wszystkich surowców to raczej nam zajmie sporo czasu. Także ewentualnie możemy odbudować faktycznie, ale gdzieś tam po boku damy sobie swój własny mały domek. Mhm. Czyli a willa 650 metrów. Nie? Czyli taka willa 650 metrów kwadratowych przynajmniej. Jakie ty masz laczki. A widzisz, jakie lacze? Z tego, z Deichmana? No nie do końca, wiesz? Co? Czekaj, to jest Lasocki. Lasocki, tak, z Lasockiego. Szyk tak. Mody 2015. Te damskie takie, wiesz, pewnie, że tak. Dobra, to co, kończymy w takim razie. No kończymy, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa. Pa, pa.